Hej, cześć! Witam Was bardzo serdecznie. Znowu na antenie tego podcastu Danger Topic Zonka przemawia ja, Przemysław Bynarski oraz współgospodarz tego programu. Tak, dzień dobry albo dobry wieczór, w zależności od tego, kto o której wstał. Witam, Bartosz Kormaniak. Albo o której po prostu słucha ten podcast. Dobra, już bez zbędnego przedłużania przechodzimy do tematu polityczno-społecznego tym razem. Pierwszy temat, który poruszymy, będzie nawiązywał już do pewnej sytuacji, pewnego problemu, który już poruszyliśmy przed ostatnim odcinku o tytule Smoleńskiej Nagrody dla PiS-u z 15 kwietnia. Rozmawialiśmy tam, no jak oczywiście nazwa wskazuje, o aferze związanej z nagrodami przyznanymi dla właśnie ministrów za obecnych rządów Beaty Szydło. A temat powrócił, ponieważ kilka dni temu wyszła informacja, została udostępniona na Twitterze przez Grzegorza Ziemnika. Tak swoją drogą, jeżeli ktoś nie wie, Grzesiek Ziemnik jest założycielem i administratorem grupy Jak Będzie w AKP Sekcja Memów, w skrócie Memawka. Pozdrawiamy Cię, Grzesiu, jak i całą Memawkę, ale dobra. No, udostępnił on informację, którą miał od swojego kolegi, o nazwisku Karol Gonia. Otóż Gonia jakiś czas temu zwrócił się do Telewizji Polskiej z prośbą o udostępnienie źródła, generalnie sposobu, jak podczas jednego z wydań, głównych wydań Wiadomości TVP, podali informacje o zarobkach, o nagrodach przyznanych dla ministrów za rządów Platformy Obywatelskiej i właśnie za obecnego rządu Beaty Szydło. Liczby te wynosiły dokładnie 626 milionów złotych dla PO i ledwo 1,5 miliona złotych dla ministrów od PiS-u. Generalnie przybrało to formę takiego wykresu, diagramu słupkowego, którego powinniście widzieć w tej chwili właśnie. I właśnie kilka dni temu Karol Gonia otrzymał odpowiedź od Telewizji Polskiej. I tam, no nie będę cytował dokładnie tego, bo będziecie mieć to podane w linku i powinniście to teraz zobaczyć, ale generalnie Telewizja Polska odmówiła udostępnienia właśnie tej informacji, a uzasadnienie było takie, cytując: zgodnie z dyspozycją artykułu 5 ust. 1 i ustawy z dnia 16 września 2011 roku o dostępie do informacji publicznej, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w tym akcie. I przechodząc dalej, informacje, o których mowa we wniosku, zostały udostępnione na podstawie informacji przekazanych od innych osób, które nie wyraziły zgody na ujawnianie ich tożsamości. W konsekwencji powołanego przepisu przekazanie wnioskowanych informacji naruszyłoby również ustawę o ochronie danych osobowych. I czy Ciebie, Bartku, przekonuje ta argumentacja TVP? To znaczy, wiesz, TVP, czy też bardziej Wiadomości, zachowało się trochę jak klasyk mówiący: ja to tylko tu zostawię, cześć, trzymajcie się po prostu. Tak to wyglądało. Infografika, jaką użyliśmy w naszym ostatnim podcaście dotyczącym spraw społeczno-politycznych, bardziej jako miniaturkę, powraca do nas niespodziewanie, ale jednak takie sytuacje trzeba wyjaśniać. Bardziej skupiliśmy się na tym, czy 1,5 miliona, a 626 milionów to jest różnica czterokrotna, czy też 40-krotna w ostatnim podcaście, ale nie zauważyliśmy przynajmniej na pierwszy rzut oka właśnie źródeł, które zazwyczaj są nawet w przypadku takich totalnie pierdołowatych rzeczy udostępniane. Tym razem no, też miała argumentację. Ciężko coś powiedzieć, tak? Trochę czytając, jak czytałeś, to zaśmiałem się. Był też taki kiedyś chyba w jednym filmie taki cytat: jak to wyjaśnić ludziom, tak? Co napisać w piśmie wyjaśniającym? No, cytuj artykuły, jak chcesz, ludzie tak tego nie czytają. Albo w innym filmie kultowym, Miś: pańskiego płaszcza nie mamy, i co pan nam zrobi? No właśnie, to przypomina tę sytuację. Ale tak już całkowicie na poważnie, rozumiem, że niektórzy dziennikarze, redakcje i tak dalej nie chcą udostępniać swoich informatorów. I to jest jak najbardziej fajne, no ale w tym przypadku to no, nie wiem, czy to nie jest takie nadużycie, bo czy faktycznie zostało to wyliczone na podstawie jakichś tajnych informacji. I jeszcze tak mnie zastanawia, czemu w tamtym wydaniu Wiadomości, jak podali właśnie te słynne słupki, 626,5 miliona,
Czemu nie było żadnej informacji, choćby drobnym druczkiem, jakie to jest źródło? Tym bardziej, że to nie jest mowa o plamie na nieskazitelnym garniturze Andrzeja Dudy na przykład, kiedy to nie wiadomo, czy to jest prawdziwe zdjęcie, czy to jest prawdziwa plama. I tutaj źródła, no to są takie rzeczy mało istotne, a tutaj rozchodzi się o rzeczy, które decydują później o wyniku procentowym najważniejszych partii, tak? Jednak ludzie, szczególnie dowiadujemy się z psychologii, że jednak ludzie patrzą najbardziej na właśnie takie infografiki, słupki, mniejsze, większe, bardzo wpływają, są bardzo takie kolorowe rzeczy, też ilość zer, no to wszystko bardzo wpływa na przeciętnego widza. A zostawienie tego troszeczkę bez informacji, bo nie wiem, czy wtedy w wiadomościach, gdy było to pokazane pierwszy raz, było omówione, w ilu latach są, na ile lat są rozłożone te wydatki PO, PSL, że to jest te 8 lat, a tutaj w przypadku tych tylko 2 lat PiS-u. Nie wiem, czy to wtedy było nadmienione. Z tego, co mi wiadomo, to nie. Karol Wolnia nie otrzymał odpowiedzi na to, ale ta informacja udostępniona przez jego kolegę Grzegorza Ziemnika, no to pofędrowała już, została nagłośniona przez różne portale jak Gazeta Wyborcza albo Onet.pl. Mam nadzieję, że dowiemy się jak najszybciej odpowiedzi, wyjaśnienia w tej sprawie, bo no, żeby publiczny nadawca, publiczne medium, jakim jest TVP, takie rzeczy robiło, no to kolejne przegięcie, no, nie powiem czego. Może nie wszyscy o tym wiedzą, my z Przemkiem mamy tego świadomość, że w momencie, kiedy nawet byle jaki praktykant decyduje się na pracę dziennikarską, to pierwsza rzecz, której się uczy, to jest ten kodeks dziennikarski, czyli najważniejsze informacje, co, gdzie i kiedy, i przede wszystkim, czy źródło, z którego korzystasz, tworząc informację, wiadomość, przekazując tą wiadomość, jest wiarygodne. I najlepiej, żeby to źródło nie było jedno, tylko było ich nieco więcej, potwierdzające faktyczny stan rzeczy. No i takich podstawowych jednak kwestii TVP czy też wiadomości się nie trzymało. No jest to dużo niewiadomych. Ciekawe, jak to się dalej rozwinie, ale mamy też drugi bardzo ciekawy temat. Też świeży, nawet jeszcze świeższy niż pierwszy. I bardzo zaintrygował Bartka. Wręcz się ucieszył, jak to usłyszał. A mowa o? Mowa o 7-godzinnym dniu pracy zaproponowanym przez partię Razem, dokładnie w poniedziałek, więc jest to bardzo świeża sprawa. No, Przemek tutaj powie kilka konkretów. Ja powiem szczerze, że na pierwsze moja myśl, no uśmiechnąłem się i na twarzy, i w środku. Ale uśmiechnąłeś się w sensie ironicznie, czy uśmiechnąłeś się z faktycznej, z prawdziwej radości? Nie, pomyślałem, w końcu ktoś to zrobi. No właśnie, słowo klucz, zrobi. No, ale dobra, pytałeś o konkrety, no niestety, znaczy informacja wyszła chyba nie w poniedziałek, tylko we wtorek, a może nawet w środę samego rana, no ale co na chwilę obecną wiemy, po prostu partia Razem, działacze z partii Razem, Adriana Zandberga zaproponowali, żeby skrócić przy tym takim, powiedzmy, najczęstszym modelu pracy, przy pełnym etacie, tam 8 godzin dziennie, żeby skrócić o równe 60 minut, ale żeby za te 7 godzin pracownik miał płacone jak za 8. Brzmi kusząco? Dla Bartka tak. Dla mnie też, ale trzeba no, spojrzeć na to z kilku perspektyw. No, ekonomistą no niestety nie jestem, chociaż miałem troszkę ekonomii na studiach. Dlatego w tym zakresie nie chciałbym poruszać tego tematu, chyba że ty, Bartku, kręci głową, że nie. No, mnie bardziej zastanawia tak od strony praktycznej, z perspektywy po prostu nie gospodarki państwa, tylko samych pracowników i pracodawców. Czy to przypadkiem nie wpłynie jakoś na... Znaczy, na pewno wpłynie, tylko pytanie jak bardzo, czy nie wpłynie negatywnie na organizację pracy, o, i na umowy. Tak, w momencie wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy w czasach Daszyńskiego jednak prorokowano apokalipsę, wręcz koniec świata, też ekonomiczny i społeczny i gospodarczy. No tutaj też można mieć takie wątpliwości, jest to bardzo świeży projekt, pewnie nikt jeszcze poważnie się do niego nie odniósł, na to będzie czas. Ale tak właśnie trzeba spojrzeć najbardziej ze strony pracownika, bo tak myślałem o różnych zawodach,
Dla niektórych zawodów nawet chyba ta różnica nie będzie widoczna, dla niektórych jest to różnica kolosalna, no myślę o miejscach na produkcji, w magazynach, gdzie ludzie naprawdę zapieprzają bardzo, mają kilkanaście minut przerwy, z których korzystają po prostu z zegarkiem w ręku, żeby nie przekroczyć tego czasu, więc pracują bardzo często do ostatniej minuty pracy, więc jest to bardzo duża zmiana dla nich, 7 godzin i jeszcze ta ostatnia, która będzie płacona w przypadku jakichś prac biurowych. No powiedzmy sobie szczerze, że na początku jest bardzo ciężko, trzeba mieć odpowiednie predyspozycje, na przykład bardzo dobrze znać język, ale po tym początkowym okresie trudności zazwyczaj później jest jednak ta laba, tak troszeczkę jak w szkole, kilka godzin rzetelnej pracy, reszta to są właśnie wychodzenie na fajeczkę, siedzenie na Facebooku, niektórzy też, mam tak znajomych, którzy oglądają mecze, które trwają po 2 godziny, więc dla nich ten 7 godzin by nie zrobi różnicy, ale właśnie ludzi, którzy pracują rzeczywiście bardzo ciężko, bo wydaje się, że 40 godzin no to nie jest aż tak dużo, ale dla kogoś, kto liznął się troszeczkę takiej pracy, takiej mocno fizycznej, no to jednak wydaje się to takie katorżnicze 40 godzin. Tak, niewątpliwie. No i tak mi się wydaje, chociaż jeszcze... wydaje mi się właśnie, że to przede wszystkim i w ich kierunku jest to zaproponowane. Właśnie w ogóle nie ma jeszcze jako tako, no wiadomo, żadnej projektu ustawy czy coś. Na chwilę obecną partia Razem składa podpisy pod petycję właśnie i generalnie rozpoczęło właśnie kilka dni temu kampanię informacyjną na ten temat, więc szczegółów no nie znamy. A jeżeli chodzi jeszcze o mój komentarz w tej sprawie, no to no z jednej strony rozumiem, najlepiej prawie każdy myśli o tym, że chce dużo zarobić, ale się nie narobić, nie? Czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy, nie? Ale patrząc, to może niekoniecznie, patrząc tak ogólnie i ze strony pracownika, chociaż bardziej pracodawcy, raz, że pieniądze, może to oznaczać przynajmniej w niektórych branżach faktyczne poważne straty. Zwłaszcza jeżeli to ma być silnie regulowane, naprawdę silnie regulowane przez państwo. Druga sprawa, są niektóre takie zawody, takie miejsca pracy, gdzie jednak ten 8-godzinny system pracy w optymalny i w równy sposób dzieli produkcję czy jakieś usługi. Natomiast zmniejszenie o raptem 60 minut może do góry nogami to poprzewracać. Tak, tym bardziej, że jak wspominałem, na produkcjach takich miejsc pracy, praca odbywa się do ostatniej minuty, więc pewnie ten transport, czy też produkcja będzie odbywała się wolniej, przepływ informacji, przepływ surowców, wszystko będzie się odbywało wolniej. Może to, nie wiem, czy stanąć na głowie, bo to za wcześnie, żeby o tym mówić, ale są jakieś wątpliwości, nie wszystko jest za, ale mamy... A tak patrząc z laickiego punktu widzenia, bo nie jestem specjalistą od polityki, wydaje mi się, że mamy pierwszą jakąś taką propozycję, czy realną, czy też na razie nie do końca, która nie budzi takich sprzecznych jednak... sprzecznych odczuć, tak w przypadku, już nie chcę mówić o 500+ i innych podobnych reformach, ale coś, co poczekamy właśnie na jakieś konkrety, na konkretne rozmowy, konkretne jakieś udokumentowanie, ustosunkowanie się do tej propozycji i wtedy dopiero będziemy oceniać, ale nie ma na pierwszy rzut oka aż tak negatywnych jednak odczuć. A ja mam mieszane odczucia, bo już po raz kolejny mówiłem, z jednej strony rozumiem zamysł, idea, ale nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem ingerowania przez państwo, przez rządy w gospodarkę i nie mówię, żeby nagle był kapitalizm pełną parą czy coś. Nie. Nie potoczmy też w drugą stronę skrajności, ale jeżeli państwo naprawdę ma ingerować, to żeby to było z rozsądkiem oraz jak najmniejszymi szkodami. Pomysł wydaje się ciekawszy, a jednocześnie bardziej kontrowersyjny niż to, co ostatnio zaproponował i wprowadził w życie PiS Mateusz Morawiecki, jeżeli chodzi o wolne niedzielę, o zakaz handlu w 7 dzień tygodnia. Dlatego też jestem zwolennikiem bardziej innej drogi, żeby to jednak było na zasadzie, żeby godziny pracy były bardziej elastyczne, żeby przerwy były dłuższe, albo było ich więcej, albo żeby nawet, jak w niektórych firmach, było umożliwienie drzemki, choćby kilkunastominutowej,
dla pracowników. Oczywiście mam świadomość tego, że nie we wszystkich miejscach pracy, nie we wszystkich zawodach będzie to możliwe, ale takie rozwiązania, moim zdaniem mniej kosztowne, a przynajmniej w dłuższej perspektywie no, są sensowniejsze niż te 7 godziny czas pracy, bo wiadomo, wypoczęty pracownik to dobry, wydajny pracownik, ale no, moim zdaniem nie tędy droga. Tym bardziej, że teraz tak myślę, przeciętny człowiek, żeby załatwić jakąś sprawę z ZUS-ie, iść do lekarza, bo cokolwiek takiego podobnego załatwiać, musi brać wolne w pracy, gdyby nie musi brać wolne pracy, a przecież mogłoby być tak, mówię, że o elastycznych godzinach pracy, że po prostu umawiasz się z szefem. Już każdy rozumie sprawę, kiedy że musisz na przykład zaprowadzić dziecko, nie wiem, do lekarza, tak, albo do szkoły, że potrzebujesz tej godzinki, dwóch i po prostu przyjść te 2-3 godziny później do pracy, albo ją odrobić w jakiś dzień, w piątek po zakończeniu dniówki, albo w sobotę, no jakkolwiek, ale te elastyczne godziny pracy by się bardzo przydały, a pewnie każdy wolałby ten wolny dzień spędzić inaczej niż gdy musisz iść właśnie do lekarza albo gdzieś jechać. A, i właśnie, i to jest co jeszcze ważne, co podobnie przy wolnych niedzielach, może dzięki temu ty pójdziesz, dzięki 7 godzinom pracy coś załatwisz, ale w wielu przypadkach, na przykład, nie wiem, chcesz iść do kina, coś załatwisz w urzędzie i tak dalej, przychodzisz do miejsca pracy, gdzie jednak ktoś pracuje. Może faktycznie też objąć go te 7 godzin, bo myślę, że będą jakieś wyjątki i tak dalej, no ale no, jak widać, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. I tym optymistycznym, nie wiem czy optymistycznym, ale tym akcentem kończymy już ten odcinek. Bardzo Wam dziękujemy. Dziękujemy Wam bardzo za obecność. Bądźcie z nami, bo bez Was to w ogóle nie ma sensu, jak to mówi Tomek Kamel. Następnym razem będą tematy bardziej, myślę, rozrywkowe, kulturalne. Mamy już kilka w głowie, więc na pewno będzie ciekawie. Tak, będzie ciekawie, ale nie tylko z tego względu. Może być w ogóle ciekawiej przyszłości, może być lepiej, bardziej profesjonalnie, bo tutaj właśnie ogłoszenie parafialne już po raz kolejny, ile tego ja ogłoszałem ostatnio. Wystartowałem niecały tydzień temu na serwisie Patronite. Link znajdziecie w opisie. Tam się wszystkiego dowiecie. Jeżeli ktoś nie wie, to też odeślę do odpowiedniego wpisu, albo poczekajcie sobie w Google. Bardzo polecam. Jeżeli ktoś nie ma konta na Patronite, bo w sumie trzeba mieć, żeby mnie wesprzeć, to może też zapłacić przez PayPal. Wystarczy karta kredytowa. Przyjmę wszelkie datki. To jeszcze raz Wam dziękujemy. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.